Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu do matury podstawowej z matematyki. W tej części zajmiemy się wielomianami. Będzie to pierwszy z dwóch filmów poświęcony wielomianom. W tej pierwszej części skupimy się na takich podstawowych sprawach związanych z wielomianami, jak obliczanie wartości wielomianu, wykonywanie działań na wielomianach, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów. Te wszystkie podstawowe operacje na wielomianach jednocześnie przerobimy na takich zadaniach trochę bardziej wymagających, które jednocześnie będą wplatały zagadnienia z innych działów, żeby cały film był bardziej wartościowy i kompleksowo traktował z zadania maturalne, gdzie one właśnie często przeplatają między sobą zagadnienia z różnych działów. A w tej kolejnej części zajmiemy się takim już najbardziej poważnym zagadnieniem na maturze podstawowej z matematyki z wielomianów, a mianowicie wyciąganiem wspólnego czynnika przed nawias, z wielomianu doprowadzaniem wielomianów do postaci iloczynowej i rozwiązywaniem równań wielomianowych. Na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest wielomian. Wielomian jest to funkcja, która składa się z jednomianów. Jednomian to wyrażenie postaci liczba razy x w jakiejś potędze. Ta potęga musi być tylko liczbą naturalną dodatnią. Nie może być to ułamek, nie może być to liczba ujemna. Jeżeli nasz wielomian składa się tylko z jednego jednomianu, to mówimy o nim w skrócie jednomian. Na przykład y równa się 2, y równa się minus 5x, y równa się 3x kwadrat, to wszystko są przykłady jednomianów. Tak samo tutaj też mamy przykłady jednomianów. Jeżeli w wyrażeniu występuje suma dwóch jednomianów, tak jak tutaj mamy takie przykłady 1 plus 2x albo minus 5x kwadrat plus 2, albo na przykład x minus x do szóstej, to wtedy mówimy o takim wyrażeniu, że to jest dwumian, ale też możemy powiedzieć, że to jest wielomian. Wielomianem nawet jest wyraźnie składający się z, jedno, z jednego jednomianu. Z dwóch jednomianów to też jest wielomian, ale istnieje na to indywidualna nazwa dwumian. No i jeszcze istnieje taka indywidualna nazwa, jeżeli nasz wielomian składa się z trzech jednomianów, wtedy mówimy trójmian. To tak odnośnie nazewnictwa. Niekoniecznie musi być nam to bardzo potrzebne, chociaż możecie spotkać się w, maturalnym, w zadaniach maturalnych z takimi pojęciami, więc warto wiedzieć, co one oznaczają. Pod wszystkimi tymi wyrażeniami kryje się też hasło wielomian. Wszystkie te funkcje możemy nazwać wielomianami. Tutaj powiedzieliśmy sobie, że ten wykładnik musi być tylko liczbą naturalną, dodatnią, czyli gdybyśmy napisali funkcję w postaci y równa się na przykład 3x do 1 drugiej, to to oczywiście wielomian nie jest, bo niespełniony jest ten warunek, że ten wykładnik jest liczbą naturalną, dodatnią. To wyrażenie moglibyśmy zapisać również tak, że to są trzy pierwiastki z x. Można wymiennie zastosować ten napis x do jedna druga, że to jest pierwiastek z x, o czym już sobie mówiliśmy w poprzednich częściach kursu. Tak samo, jeżeli bym napisał na przykład funkcję f od x równa się załóżmy 5x do minus drugiej, to to też nie jest wielomian. To jest wyrażenie wymierne, ponieważ x do minus drugiej to jest inaczej. 1 przez x kwadrat. No i to też nie jest wielomion. Czyli o takich wyrażeniach nie mówimy, że są wielomionami. Ten wykładnik musi być naturalny, tak jak w tych wszystkich przykładach, które tu sobie pokazaliśmy. No dobrze, no to przystąpmy teraz do działa, do zadań maturalnych i w pierwszym zadaniu nauczymy się obliczać wartość wielomianu. Tutaj mamy w ogóle taką treść, że mamy dany taki wielomian, i mamy również podane, że wartość następującego wyrażenia jest równa 6. Musimy wyznaczyć parametr k, obliczyć, ile jest on równy. Żeby to zrobić, to będziemy musieli obliczyć w od 0 oraz w od 2 czyli wartość wielomianu w dla x równego 0 i wartość wielomianu w dla x równego 2. I następnie wpisać w to wyrażenie i sprawdzić wówczas, dla jakiego k to wyrażenie jest równe 6. No to policzmy, ile to jest w od 0. w od 0 to się równa. I to robimy w ten sposób, że do naszego wzoru wielomianu, tak jak do wzoru funkcji, wszędzie pod x wstawiamy 0. Czyli będzie 0 do 3 minus 2 razy 0 do kwadratu plus 5 razy 0 i jeszcze plus 1. Ja to tutaj wszystko napisałem, ale w normalnych warunkach byśmy nie pisali tych wyrażeń z zerami, ponieważ one wszystkie się zerują. Czyli tak naprawdę wartość tego wielomianu dla x a równego 0 to jest ten wyraz wolny, czyli 1. To się równa 1. Tu wszędzie pojawiają się zery. No to teraz obliczmy, ile to jest w od 2. No i robimy tak samo. Pod każdego x a podstawiamy dwójkę. Najpierw mamy 2 do 3, następnie minus 2 razy 2 do kwadratu plus dalej 5 razy x, czyli razy 2, i jeszcze plus 1. To się równa. 2 do 3, minus 2 do 3. Te wyrażenia odejmują się. 5 razy 2 to 10, plus 1 mamy 11. No to gdy już wiemy, ile to jest w od0 i w od2, to możemy podstawić do tego wyrażenia pod w od0 i 1, czyli mamy 1 plus w od2. Wyszło 11, podzielić na parametr k i to ma być równe 6. Musimy ustalić, do jakiego parametru k takie, taka równość zachodzi, czyli 12 na k równa się 6. Mogę pomnożyć to równanie stronami przez k, wyjdzie 12 równa się 6k, no i dzielimy to równanie obustronnie przez 6, no i wychodzi, że k jest równe 12 na 6, czyli 2. Zatem poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź b. Także, jak widzicie, bardzo proste zadanie, tak naprawdę polegające na umiejętności obliczenia wartości wielomianu. Trzeba rozumieć, co oznacza taki napis, wiedzieć, jak obliczyć wartość wielomianu. Bardzo prosta sprawa, podstawiamy liczbę pod x i po prostu wykonujemy rachunek algebraiczny. No i na koniec jeszcze musieliśmy wstawić do tego równania, skonstruować równanie na podstawie tej treści odpowiednie, no i policzyć, ile ten parametr k jest równy. Przejdźmy teraz dalej do kolejnego zadania. Mamy zadanie drugie. Mamy tutaj wielomian r od x, który jest dany w postaci P od x plus Q od x plus 3. Gdzie P od x to następujący wielomian, a Q od x to następujący wielomian. No i w pierwszym zadaniu musimy policzyć, ile jest równy wielomian r od x, to znaczy jakim wzorem się wyraża. Czyli będziemy musieli dodać te wielomiany P od x plus Q od x. No to zróbmy to. Napiszmy, że r od x to się równa P od x. Przepisuję ten wielomian 2x do 3 plus 4x kwadrat minus 5 plus teraz kwadrat x, czyli ten wielomian x do 4 minus 2x do 3 minus 3x kwadrat plus 6 i jeszcze mam plus 3. No i teraz muszę uporządkować takie wyrażenie, doprowadzić je do najprostszej możliwej postaci i w tym celu dodam jednomiany podobne. Patrzę na x do 4. Mam tylko 1x do 4, więc mogę napisać, że mam 1x do 4 plus dalej ile mam x w potędze 3. Tu mam x w potędze 3, 2x do 3, tu mam minus 2x do 3 i więcej nie mam. Plus 2x do 3 i minus 2x do 3 odejmuję się, więc xów do 3 w ogóle nie będę miał w ostatecznym wzorze. Teraz mogę popatrzeć na wyrażenia z x kwadrat. 4 x kwadrat. To będzie minus 3x kwadrat i więcej nie ma. 4x kwadrat, minus 3x kwadrat to jest 1x kwadrat, czyli napiszę plus x kwadrat, teraz wyrażenia z x. Tych tutaj w ogóle nie ma, czyli będę miał jeszcze liczby minus 5 plus 6 plus 3, czyli tutaj będzie 9 minus 5, czyli plus 4. Czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu będzie odpowiedź b. Przeróbmy sobie tutaj jeszcze taki dodatkowy przykład, jak go nazwę z gwiazdką. Mianowicie, gdybyśmy chcieli obliczyć różnicę tych wielomianów, czyli gdybyśmy chcieli policzyć, ile to jest p od x minus q od x, to jak przeprowadzimy odejmowanie wielomianów? Ano bardzo podobnie, czyli napiszemy wielomian p od x. 2x do trzeciej plus 4x kwadrat minus 5, teraz minus wielomian q od x, czyli ten x do czwartej minus 2x do 3 minus 3x kwadrat plus 6. Ale zanim zacznę to liczyć, to oczywiście jedną rzecz tu muszę poprawić. Co zrobiłem źle? Oczywiście cały wielomian od x należy wziąć w nawias, ponieważ ten minus odwróci nam wszystkie znaki w tych jednomianach, które tworzą ten wielomian. Gdybym nawiasu nie dał, to miałbym tylko minus przed x do czwartej, a te pozostałe znaki byłyby bez zmian. Muszę całość wziąć w nawias, ponieważ ten minus zmieni mi te wszystkie znaki. No i teraz należałoby przepisać to wyrażenie jeszcze raz. 2x do trzeciej plus 4x kwadrat minus 5, opuścić nawias, zmieniając tym minusem wszystkie znaki, czyli minus x do czwartej, minus minus da plus, czyli dalej będzie plus. 2x do 3, tutaj też będzie plus, czyli będzie plus 3x kwadrat i jeszcze minus 6. No i teraz, gdy już zapisaliśmy to całe wyrażenie bez nawiasów, no to możemy dodać jednomiany podobne. Znowu, tak jak poprzednio, x do 4 mamy tylko w jednym miejscu, czyli to będzie minus x do 4, teraz x do trzeciej, 2x do 3 plus 2x do trzeciej, to będzie plus 4x do trzeciej. Teraz x kwadrat 4x kwadrat plus 3x kwadrat to będzie plus 7x kwadrat. Jeszcze mamy minus 5 i minus 6 to będzie minus 11. No i takim wielomianem wyrażałaby się ta różnica wielomianów p od x minus q od x. Także o tym musimy koniecznie pamiętać jak odejmujemy wielomiany, żeby ten wielomian, który odejmujemy wziąć w nawias i pozmieniać wszystkie znaki wewnątrz tego nawiasu. Przejdźmy teraz dalej do zadania 2.2 w tym bloku zadaniowym. Tutaj musimy zapisać wzór wielomianu w od x równa się 2 r od x razy x kwadrat minus 2 w postaci ogólnej oraz obliczyć średnią arytmetyczną wartości w od minus pierwiastek z dwóch, w od zera i w od pierwiastek z dwóch. No to pierwsze co zrobimy to wyznaczymy wzór naszego wielomianu w od x. Napiszmy w od x, to się równa 2 razy r od x. To r od x mamy wyliczone tutaj. Jest to x do 4 plus x kwadrat plus 4. I to wszystko mnożymy jeszcze przez x kwadrat minus 2. To się równa. Dwójkę na razie przepiszę i wymnożę te dwa nawiasy. Mnożymy wyraz za wyrazem, czyli bierzemy pierwszy wyraz pierwszego wielomianu, czyli x do czwartej, i mnożymy przez x kwadrat, a następnie przez kolejny jednomian w drugim wielomianie, czyli przez minus 2. x do czwartej razy x kwadrat to będzie x w potędze szóstej. Gdy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, pamiętamy o tym, 4 plus 2 to 6, następnie x do czwartej razy minus 2 to będzie minus 2x do czwartej. No i teraz tak samo bierzemy drugi jednomian pierwszego wielomianu i znowu mnożymy razy pierwszy i razy drugi, czyli x kwadrat razy x kwadrat to będzie x w potędze czwartej, x kwadrat razy minus 2 to będzie minus 2x kwadrat. No i teraz jeszcze bierzemy tę czwórkę i mnożymy przez x kwadrat i przez minus 2 4 razy x kwadrat to będzie plus 4 x kwadrat i 4 razy minus 2 to będzie minus 8. To się dalej równa. Możemy teraz jeszcze uprościć to wyrażenie wewnątrz nawiasu patrzymy na x w najwyższych potęgach, to mam tylko jedno x potędze 6, następnie x w potęgach 4. minus 2x do 4 plus x do 4 to będzie minus 1 x potędze czwartej. Teraz x kwadraty minus 2x kwadrat plus 4x kwadrat to będzie plus 2x kwadrat. I jeszcze mamy jedną liczbę, minus 8, po prostu minus 8. To się równa dalej. No i wymnażamy na koniec tą dwójką. 2 razy x do 6 to będzie 2x do 6, minus dalej 2 razy minus x do 4 to będzie minus 2x do 4 plus dalej 2 razy 2x kwadrat 2 razy 2 to 4 czyli będziemy mieli 4 x kwadrat jeszcze 2 razy minus 8 to minus 16 No i to jest szukana postać ogólna wielomianu w od x Teraz musimy jeszcze obliczyć średnią arytmetyczną następujących wartości czyli musimy policzyć ile to jest 2 od minus pierwiastek z 2 to zróbmy to w od minus pierwiastek z 2 to się równa i żeby policzyć wartość wielomianu dla takiego argumentu x, to możemy albo go podstawić do tego wzoru i policzyć, albo możemy zrobić prościej i podstawić go do tego wzoru, który mamy dany w treści zadania, ponieważ to jest postać iloczynowa i w drugim nawiasie mamy wyrażenie, które wyzeruje się dla minus pierwiastka z dwóch i pierwiastka z dwóch. To są bowiem miejsca zerowe wyrażenia x kwadrat minus dwa. Napiszmy ten wzór, czyli dwa razy. R od x razy, właściwie może nie powinienem pisać r od x, tylko od razu tu powinienem napisać r od minus pierwiastek z 2, jak już podstawiamy, razy to wyrażenie, czyli x kwadrat, czyli minus pierwiastek z 2 do kwadratu minus 2. No i minus pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. 2 minus 2 to 0, czyli to wyrażenie jest równe 0. Czyli mamy tutaj 2 razy r. Od minus pierwiastka z 2 razy 0. No i bez względu na to, ile wyjdzie tutaj, to całe to wyrażenie będzie równe 0. Cokolwiek pomnożymy przez 0, to będzie 0, czyli to się równa 0. Na takiej samej zasadzie, w od pierwiastka z 2 jest równe 0. Tak samo, gdy tu podstawimy w tym wyrażeniu pod x pierwiastek z 2, to pierwiastek z 2 do kwadratu da 2, 2 minus 2, 0 i będziemy mieli 0. No to jeszcze musimy policzyć, ile to jest w od 0. No to policzmy. w od 0 to się równa, no i podstawiamy. Teraz chyba najprościej będzie podstawić do tej postaci, ponieważ tutaj te wszystkie jednomiany nam się wyzerują. 0 do 6 to 0, 0 do 4 to 0, 0 do 2 to 0. Czyli w od 0 to będzie 0, tutaj będzie minus 0, plus 0 i jeszcze minus 16, czyli po prostu minus 16. No, i gdy to już wszystko wiemy, policzyliśmy te trzy wartości W od minus pierwiastek z 2, W od 0 i W od pierwiastek z 2, to możemy policzyć średnią arytmetyczną tych wartości. Czyli dodajemy je W od minus pierwiastek z 2 plus W od 0 plus W od pierwiastek z dwóch i dzielimy przez ich liczbę, czyli przez 3. No i to się równa 0 plus 0 plus minus 16, czyli w liczniku mamy po prostu minus 16. Dzielone na 3, no i w takiej postaci, chyba trzeba zostawić ten wynik jako minus 16 trzecich. Ewentualnie jeszcze można zamienić na ułamek mieszany, ale myślę, że wynik w takim ułamku niewłaściwym jest lepszy, czyli zostawię go w tej postaci minus 16 trzecich. No to przejdźmy teraz do kolejnego zadania. W zadaniu trzecim mamy figurę zbudowaną z dwóch prostokątów i boki tej figury podpisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak na poniższym rysunku. Musimy wyznaczyć wzór p od x na pole tej figury w zależności od parametru x, określić stopień wielomianu p od x oraz obliczyć jego wartość dla x równego 1. Spróbujmy zatem zapisać na początku wzór na p od x. p od x to się równ równa. No i jak obliczyć? Pole tej figury. Wiemy, że jest zbudowana z prostokątów, czyli wszędzie tu mamy kąty proste. Zatem moglibyśmy na przykład pomnożyć długość tego boku przez ten bok i odjąć pole tego prostokąta, czyli odjąć to razy to. Czyli liczymy pole całego takiego prostokąta i odejmujemy pole tego prostokąta, w wyniku czego otrzymamy pole tej figury f. Zapiszę to, 2x kwadrat plus 5, 2x kwadrat plus. 5 razy ten bok, czyli 2x kwadrat plus 3 minus pole tego prostokąta, czyli 3x razy 7x minus 1. No i w taki sposób zapisaliśmy wzór na P od x. Przydałoby się tu jeszcze określić jakieś założenia odnośnie tego, jaki x w ogóle może być. Wiemy, że długość boku musi być dodatnia, czyli na przykład 3x. Musi być większe od zera, czyli x na pewno musi być większe od zera. No i dla pozostałych boków też takie założenia wypadałoby zrobić, i być może jeszcze jakieś założenia, jakie muszą spełniać te boki, aby ta figura w ogóle miała sens. Nad tym się za chwilę zastanowimy, a tymczasem dokończmy obliczanie naszego wzoru na P od X, to się równa, wymnażamy te nawiasy, tak samo wyraz za wyrazem 2x kwadrat razy 2x kwadrat to będzie 4x do czwartej. 2x kwadrat razy 3, 2 razy 3 to 6, czyli będziemy mieli 6x kwadrat, następnie 5 razy 2x kwadrat to będzie plus 10x kwadrat, i 5 razy 3 to będzie 15 minus 3x razy 7x to będzie minus 21x kwadrat. I teraz uwaga, minus 3x razy minus 1 da nam wyrażenie na plusie, czyli będzie plus 3. No i teraz jeszcze musimy dodać jednomiany podobne. Wyrażenie z x w potędze czwartej jest tylko jedno, czyli tu przepisuję 4x do czwartej. A teraz x kwadraty, gdzie są? 6x kwadrat, 10x kwadrat i minus 21x kwadrat. 6 plus 10 minus 21 da nam minus 5, czyli będziemy tu mieli minus 5x kwadrat. I jeszcze wyrażenia z x tylko jedno, czyli plus 3x. I jeszcze mamy jedną liczbę tutaj, czyli mamy plus 15. No i to jest wzór na pole naszego, na naszej figury f wyrażone właśnie za pomocą x. Musimy obliczyć jego wartość dla x równego 1. No to może od razu to zróbmy. Napiszę, że p od 1 to się równa, no i podstawiam do tego wzoru. 4 razy 1 do czwartej to 1, minus 5 razy 1 do kwadratu to 1, plus dalej 3 razy 1 to 3, i jeszcze plus 15 to się równa. 4 minus 5 to minus 1, plus 3 to 2, i jeszcze 2 plus 15 to 17. Czyli tyle jest równe pole figury f dla x równego 1. No i teraz na sam koniec zostawiliśmy to, co najtrudniejsze, czyli dziedzina określenie dla jakiego x w ogóle ta figura ma sens no to napiszmy że nasze założenia ponadto są takie że na pewno ten bok musi być dodatni czyli 3x musi być większy od 0 czyli stąd wynika że x po prostu musi być większe od 0 i ponadto ten bok musi być dodatni czyli 7x minus 1 musi być większe od 0 czyli 7x jest większe od 1 czyli x jest większe od 1/7 tu już mamy trochę konkretniejsze założenie niż to, że po prostu x dodatni, x musi być na pewno większe od 1 siódmej. No i dla tych boków tak samo moglibyśmy zrobić takie założenia. Może napiszę i 2x kwadrat plus 5 musi być większe od 0, ale tak jest zawsze, ponieważ 2x kwadrat musi być większe od. Minus 5, no a to jest zawsze liczba nieujemna. Co byśmy pod x nie podstawili, to x kwadrat zawsze wyjdzie większy bądź równy 0. Czyli to na pewno zawsze jest większe od minus 5, czyli moglibyśmy napisać, że z tego założenia wynika, że x należy do liczb rzeczywistych. Tu nie dostajemy żadnego ograniczenia na x, czyli dalej zostaje nam tylko to ograniczenie, że x jest większe od 1,7. To jest nasze najmocniejsze na razie ograniczenie na x, no i dlatego bo by wyszło tak samo. To wyrażenie zawsze jest dodatnie, ponieważ to jest liczba nieujemna, plus 3 na pewno będzie dodatnie. No ale jest jeszcze tu jedna najtrudniejsza rzecz do zauważenia, którą musimy założyć, i myślę, że taka rzecz już trochę wykracza ponad poziom podstawowy. Możemy się z nią zetknąć w zadaniu optymalizacyjnym, czyli w zagadnieniu, które występuje na samym końcu listy zagadnień CKE do matury podstawowej, i to będziemy też przerabiali w ostatniej części kursu. Ale już w tym momencie możemy sobie o tym powiedzieć, że w takiej sytuacji, gdy musimy określić założenia dla długości boków, to musimy również założyć, że ten bok musi być większy od tego boku, żeby ta figura w ogóle istniała. Czyli to wyrażenie 2x kwadrat plus 5 musi być większe od tego wyrażenia 7x minus 1. No i generalnie myślę, że znaczenie takiej skomplikowanej dziedziny, takiej Skomplikowanej to może złe słowo, ale takiej dużej dziedziny, złożonej z wielu warunków i w szczególności z takiego skomplikowanego rachunku kwadratowego, trochę wykracza ponad poziom podstawowy. Ponad poziom matury podstawowej, ale nie wykracza poza poziom podstawowy szkoły średniej, ponieważ funkcja kwadratowa, równania, nierówności kwadratowe jak najbardziej wchodzą w zakres i teoretycznie mogłoby się pojawić coś takiego na maturze. Myślę, że trudniejsze na pewno nie. Także jeżeli zrozumiecie tę sytuację, która jest w tym zadaniu, to myślę, że zadania tego typu Was nie zaskoczą. Zauważenie takiej zależności, że ten bok musi być większy od tego. No jest troszeczkę bardziej niestandardowe niż po prostu zauważenie, że bok musi być dodatni, to co robiliśmy w pierwszych założeniach. No, zróbmy to założenie, że ten bok musi być większy od tego, czyli po prostu rozwiążemy nierówność kwadratową. Przenosimy wszystko na lewą stronę. 2x kwadrat minus 7x plus 5 plus 1 to będzie plus 6. I to musi być większe od 0. No to policzmy deltę dla tego wyrażenia. To to, to zadanie tym bardziej wykracza poza zakres tej części kursu, no bo dotykamy tutaj nierówności kwadratowej, czemu będzie poświęcona oddzielna część kursu, no ale tak jak mówiłem, przeplatamy różne zagadnienia, abyście widzieli w praktyce, jak można łączyć ze sobą różne tematy, co w szczególności na nowej maturze od 2023 roku będzie się zdarzało, także musimy być przygotowani na takie złożone zadania. Czyli liczymy deltę minus 7 do kwadratu 49. Minus 4 razy a, czyli razy 2, i jeszcze razy c, czyli razy 6, to będzie 8 razy 6, 48, czyli delta jest równa 1. Czyli x1 to się równa minus b, czyli minus minus 7, czyli 7, minus pierwiastek z delta, czyli minus 1, podzielić na 2a, 2 razy 2 to 4, czyli tu będzie 6 czwartych, czyli 3 drugie, i jeszcze mamy x2, to będzie 7 plus 1 na 4, czyli 8 na 4, czyli 2. No i mając to, możemy teraz naszkicować wykres tej paraboli. Zaznaczymy miejsca zerowe, 3 drugie oraz 2. Ramiona są skierowane do góry, ponieważ współczynnik przed x kwadrat jest równy 2, czyli dodatni. No i patrzymy, gdzie ta funkcja jest większa od zera. a to miejsce tutaj i tutaj, czyli na lewo od 3 drugich i na prawo od 2, w tych dwóch przedziałach. No i sprawdźmy, jak to ma się do naszego poprzedniego założenia, że x musi być większe od 1 siódmej. X musi być większy od jednej siódmej, ale teraz jednocześnie widzimy, że musi być mniejsze od trzech drugich. Jak jedna siódma jest gdzieś tutaj, to tu będziemy siedzieć tylko w tym przedziale. I dodatkowo jeszcze w tym przedziale, czyli w tym momencie nasza dziedzina okroiła się do przedziału od 1 siódmej do trzech drugich, a potem od 2 do plus nieskończoności. No i mamy jeszcze jeden warunek, jaki bardzo podobne do tego, skoro ten bok ma być dłuższy od tego, to również ten bok ma być dłuższy od tego. Czyli musiałbym zapisać, że 2x kwadrat plus 3 ma być większe od 3x. No i tak samo, przenoszę wszystko na jedną stronę. 2x minus 3x plus 3 większe od 0, liczymy deltę. Delta jest równa minus 3 do kwadratu to 9, minus 4 razy 2 to 8 razy 3, czyli minus 24, czyli delta wychodzi mniejsza od 0. Co to oznacza? To oznacza, o, że ta funkcja kwadratowa będzie w całości nad osią x. Jej wykres będzie wyglądał tak: nie ma miejsc zerowych. To gdzie ona jest większa od 0? No, odpowiedź jest, że wszędzie. Wszędzie jest nad osią x, wszędzie jest większa od 0. Czyli rozwiązaniem tej nierówności kwadratowej jest zbiór liczb rzeczywistych x należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli tu nam nic nie odchodzi z tego założenia, podobnie jak nic nam nie odchodziło z tego założenia. Czyli ostatecznie możemy napisać, że nasza dziedzina dla tej funkcji p od x to x należący do przedziału od 1, 7 do 3, 2, plus jeszcze od 2 do plus nieskończoności. No i to jest pełne rozwiązanie tego zadania. Tak jak mówiłem, nie spodziewałbym się aż tak złożonej dziedziny, aż tak złożonych założeń do zrobienia, nawet w zadaniach optymalizacyjnych, które są przewidziane na sam koniec. Dlatego to zadanie trochę wykracza ponad poziom podstawowy, choć wiedza potrzebna do rozwiązania tego zadania nie wykracza poza ten poziom, aczkolwiek nie spodziewałbym się tak złożonego zadania z, związanego z dziedziną na maturze. No, mam nadzieję jednak, że jeżeli zrozumiecie te mechanizmy, o których tutaj mówiłem, no to. Prostsze zadania, tym, pro, tym bardziej nie powinny Was zaskoczyć na maturze, dlatego zdecydowałem się dać troszeczkę coś takiego trudniejszego tutaj, żebyśmy przerobili trudniejszy przykład. To wtedy łatwiejsze e, powinny nam przyjść e, łatwiej, nie powinny nas zaskoczyć na egzaminie. Przejdźmy teraz dalej do zadania czwartego. Tutaj również mamy przykład, który moim zdaniem raczej nie pojawi się na maturze, chociaż wśród wymagań CKE jest powiedziane, że Uczeń musi umieć wykonywać działania na wielomianach wielu zmiennych, czyli takich, że nie występuje w nich sam X, ale również inne literki, na przykład y, z. tak w ogóle wielomian nie musi być od zmiennej x. Może być wielomian od z, na przykład z do czwartej minus 3Z do drugiej plus 1. Nie jesteśmy uwięzieni przy X. Mogą być również inne literki, i w szczególności może być wielomian wielu zmiennych, czyli x i y naraz na przykład albo jeszcze z, albo jeszcze jakieś inne literki. No, i tutaj przygotowałem taki przykład, w którym przerobimy wykonywanie działań na wielomianach wielu zmiennych. Dokładniej mówiąc, na wielomianie dwóch zmiennych x y. No to policzmy, ile ten wielomian jest równy. Wykonajmy te działania, czyli wymnażamy pierwszy nawias razy drugi nawias, wyraz za wyrazem. 3x razy y kwadrat to będzie 3xy kwadrat. Teraz 3x razy minus x to będzie minus 3 x kwadrat. Teraz minus x kwadrat razy y kwadrat to będzie minus x kwadrat y kwadrat i dalej minus x kwadrat razy minus x to będzie wyrażenie na plusie, a x już będzie w potędze trzeciej. Dalej plus 2y razy y kwadrat to będzie plus 2y w potędze trzeciej i plus 2y. Razy minus x plus z minusem da minus, czyli będzie minus 2 razy xy. No i dalej jeszcze mamy minus. Taki wielomian, to znowu to, o czym mówiliśmy. Gdy odejmujemy cały wielomian, to zmieniamy wszystkie znaki. Opuszczamy ten nawias i piszemy minus 3xy kwadrat. Minus dalej zamieni nam się na plus, czyli to będzie plus 2x kwadrat y kwadrat. I dalej będzie znowu plus 2y do trzeciej. To się równa. No i znowu dodajemy jednomiany podobne. Patrzymy, co nam tutaj się powtarza. 2xy kwadrat, czy jeszcze gdzieś występuje? Tutaj mamy 3xy kwadrat i tu mamy minus 3xy kwadrat, czyli to się nam w ogóle odejmie. Dalej, może teraz weźmiemy x kwadrat, y kwadrat, czy gdzieś mamy takie wyrażenie. Tutaj mamy 2x kwadrat y kwadrat, jedno na minusie, dwa na plusie, czyli będziemy mieli, napiszmy tak, będzie jedno. x kwadrat y kwadrat. Oj, tu mam jeszcze x do trzeciej, x do trzeciej występuje tylko jedno, to napiszę plus, x do trzeciej. Teraz y w potędze trzeciej są w dwóch miejscach, tutaj i tutaj. 2y do 3 plus 2y do trzeciej to będzie plus 4y do 3. To załatwiliśmy. I jeszcze x w kwadratach. Minus 3x kwadrat tylko w jednym miejscu jest. No to będziemy mieli minus 3x kwadrat. I czy coś jeszcze nam zostało? Minus 2xy. I też jest tylko w jednym miejscu, czyli napiszę minus 2xy. Na koniec mogę jeszcze uporządkować to wyrażenie, czyli napiszę je od x, i y najwyższych stopniem. czyli najpierw x do trzeciej, teraz y do trzeciej, czyli plus 4y do trzeciej, teraz kwadraty, to może ten podwójny napiszę plus x kwadrat, y kwadrat, teraz ten z samym x, czyli minus 3x kwadrat. Teraz już xy, czyli minus 2xy. O niczym nie zapomniałem. Chyba nie. Jest wszystko. Od najwyższego stopnia do najniższego. No i taką odpowiedź, gdzie mamy podaną? Tutaj, w podpunkcie A. x do 3 zgadza się. 4y do 3x kwadrat y kwadrat minus 3x kwadrat minus 2xy. Dokładnie to samo. Także znowu, musimy umieć wykonywać takie działania nawet na wielomianach wielu zmiennych, czyli je wymnażać. I dodawać odejmować, tak jak to przerobiliśmy na tym przykładzie, aczkolwiek raczej nie spodziewałbym się również takiego zadania na maturze. Zrobiłem je tutaj, ponieważ jest to w wymaganiach egzaminacyjnych, więc warto, żebyście umieli to robić i nie przestraszcie się, jeżeli zobaczycie wyrażenie tego typu. Po prostu wymnażacie wyraz za wyrazem, tak jak byłaby tylko jedna literka, no i dodajecie te jednomiany, które są podobne, czyli różnią się tylko współczynnikiem liczbowym tak jak mieliśmy tutaj minus 1 x kwadrat, y kwadrat i 2 x kwadrat, y kwadrat, to traktujecie to po prostu jak minus jeden jakiś obiekt, plus dwa jakieś obiekty, sprawdzacie ile łącznie ich jest, tak jak tu nam wyszedł, plus jeden taki, no i przepisujecie go, bez względu na to, jak skomplikowany jest i ile zmiennych zawiera. X, Y, Z może zawierać, wszystko jedno. Patrzymy, krótko mówiąc, żeby wyrażenia te z x, y w potęgach były identyczne, no i jeżeli liczby są różne przed nimi, czy takie same, nie ma znaczenia już liczba, no to wtedy uważamy je za jednomiany podobne, no i możemy je dodać, odjąć, uprościć, krótko mówiąc, do prostszej postaci. No to przejdźmy teraz do ostatniego zadania, do zadania piątego. To zadanie troszeczkę też ze stereometrii, ponieważ mamy tutaj prostopadłościan z podanymi długościami boków za pomocą właśnie wyrażeń algebraicznych x plus 1, 2y oraz z i mamy zaznaczoną przekątną d. Musimy udowodnić, że przy założeniach x większe od minus 1, y większe od 0 i z większe od 0 zachodzi następująca równość. Zadanie wygląda dosyć strasznie, choć w rzeczywistości wcale takie nie jest. Te założenia, które mamy podane w tym miejscu, to są założenia, które gwarantują nam, że wszystkie krawędzie naszego prostopadłościanu są liczbami dodatnimi. Że ten bok jest dodatni, to nam gwarantuje, że jest y większe od 0, że ten bok jest dodatni gwarantuje nam, że x jest większy od minus 1. No i to, że ten bok jest dodatni, w zasadzie ta krawędź jest dodatnia, to gwarantuje nam to założenie, że z jest większe od 0 i tylko po to są te założenia. Żeby wykazać tę równość, to musimy przede wszystkim obliczyć, ile jest równe d kwadrat, przekątna podniesiona do kwadratu. Zrobimy to bardzo łatwo stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa, ponieważ wiemy, że ta przekątna znajduje się w takim trójkącie prostokątnym. To jest wysokość, ona ma długość z, tak jak mamy podpisane to tutaj. Nie mamy tylko przekątnej prostokąta, który jest w podstawie o danych długościach boków x plus 1 oraz 2y. Tu oczywiście też mamy kąt prosty. Czyli stwierdzenia Pitagorasa, długość tego odcinka może nazwę to d1, to jest przekątna podstawy, możemy łatwo obliczyć. d1 do kwadratu to się równa suma kwadratów przyprostokątnych, czyli 2y do kwadratu plus ten bok do kwadratu, czyli x plus 1 do kwadratu. No i skoro już mam d1 kwadrat, to nawet nie muszę obliczać tego d1, czyli wyciągać pierwiastka z całości, ponieważ przy obliczaniu d będzie mi potrzebne d1 kwadrat. d to się równa, przepraszam, nie d, tylko d kwadrat, stwierdzenia Pitagorasa. Przeciwprostokątna do kwadratu to suma kwadratów przyprostokątnych, czyli z kwadrat plus d1 kwadrat, czyli dokładnie to wyrażenie, to może zapiszę już w tej postaci 2y kwadrat plus x plus 1 kwadrat. Takim wyrażeniem wyraża się d kwadrat. No i gdy to już wiem, to mogę podstawić do mojego równania. Może w ogóle sobie oznaczę to wyrażenie literką l, to jest lewa strona mojego równania, a to sobie oznaczę literką t. No i teraz wykażę, że lewa strona jest równa prawej. Mogę tak zapisać, to będzie dla mnie wygodniej. Napiszę, że l to się równa, czyli to wyrażenie. Pod d kwadrat podstawię to, co obliczyłem, czyli z kwadrat plus 2y do kwadratu, to od razu podniosę. 2 do kwadratu to jest 4y do kwadratu, to y kwadrat, plus dalej x plus 1 do kwadratu. Przepiszę na razie x plus 1 kwadrat. I mam tutaj minus. Co odejmuję? Minus 4y kwadrat i jeszcze minus plus da minus, czyli będę miał minus 2z kwadrat. 2z kwadrat. To się równa. Uproszczę maksymalnie tę lewą stronę, bo widzę, że 4y kwadrat z minus 4y kwadrat odejmuje się. Tak samo z kwadrat minus 2z kwadrat da mi minus 1z kwadrat, czyli będę miał ten kwadrat. x plus 1 do kwadratu minus 1z kwadrat. No i musimy udowodnić, że takie wyrażenie jest równe takiemu wyrażeniu. No to mamy dwie drogi do wyboru. Albo tu podniesiemy to wszystko, to wyrażenie do kwadratu i tu wymnożymy tą prawą stronę i zobaczymy, czy w postaci ogólnej wyjdą nam takie same wyrażenia. Albo skoro wiemy, że to powinno dać się zapisać w postaci iloczynowej, to pokombinujemy, jak to można zamienić na iloczyn dwóch nawiasów. No możemy tutaj skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, mianowicie a kwadrat minus b kwadrat wiemy, że to jest a minus b razy a plus b. Jeden z podstawowych wzorów skróconego mnożenia. Stosując go do naszej sytuacji, co mamy? Mamy tu właśnie różnicę dwóch kwadratów, czyli w pierwszym nawiasie będzie pierwsza liczba x plus 1 minus druga liczba minus z razy, a w drugim nawiasie pierwsza liczba x plus 1 plus druga liczba, czyli plus z. Czyli dokładnie to, co mamy tutaj w tym nawiasie korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, zamieniamy tę różnicę kwadratów na iloczyn różnicy i sumy tych liczb no i otrzymujemy prawą stronę. No i w ten sposób zakończyliśmy dowód tego zadania. Na sam koniec jeszcze chciałem wrócić do zagadnienia stopnia wielomianu. Miałem o tym powiedzieć przy okazji zadania z polem figury. Nawet tu było w poleceniu okreś stopień wielomianu po x i zapomniałem o tym, dlatego wróćmy do tego w tym momencie. Stopień wielomianu to jest oczywiście najwyższa potęga x we wzorze tego wielomianu. Także jeżeli tu mamy x w różnych potęgach, to stopień wielomianu to jest najwyższa potęga x, czyli w tym przypadku stopień wielomianu jest równy 4. Bardzo prosta sprawa, ale trzeba to wiedzieć. Może być na maturze pytanie o stopień wielomianu w jakimś zadaniu ABCD, dlatego koniecznie musimy wiedzieć tę informację, co to jest stopień wielomianu. To zresztą na samym początku tutaj podałem. W definicji jednomianu, że takie wyrażenie to jest jednomian stopnia n, gdzie n to właśnie potęga x. No na przykład tutaj x do 6 minus x do 4 plus 2x kwadrat stopień jest równy 6, w tym wielomianie stopień jest równy 5, a w tym wielomianie, mimo że nie na początku, tylko dalej, no to też stopień jest równy 6, po prostu najwyższa potęga x. O tym warto pamiętać. No i to byłoby już na tyle, co przygotowałem dla Was w tej części kursu. Jak widzicie, oprócz tych podstawowych informacji dotyczących wielomianów, czyli obliczanie wartości wielomianu, dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów, przerobiliśmy jeszcze kilka innych zagadnień z innych działów, trochę wyprzedzając tematy, bo była i nierówność kwadratowa, i zadanie ze stereometrii, i z polem figury optymalizacyjne, z założeniami, i zadanie dowodowe na koniec. Także taki miks różnych, bardziej zaawansowanych, trudniejszych zagadnień, ale tak pomyślałem... Że przy okazji właśnie takiego prostego zagadnienia związanego z podstawami dotyczącymi wielomianów, możemy wpleść trochę trudniejszych tematów i mm, połączyć się w takie zadania maturalne, które od 2023 roku mogą się pojawiać na maturze, gdzie właśnie złączonych kilka tematów w jeden, dobra okazja do tego, abyśmy przećwiczyli takie bardziej złożone, zaawansowane zadania, które jednak w dużym stopniu opierają się o wielomiany. W każdym mieliśmy coś z wielomianów zawarte. W kolejnej części kursu już skupimy się stricte na zadaniach związanych z wielomianami. Będą równania wielomianowe, zapisywanie wielomianów w postaci iloczynowej, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias, czyli ta esencja dotycząca wielomianów, która może pojawiać się na maturze podstawowej. Tym zajmiemy się w kolejnej części kursu. No a w tym odcinku z mojej strony byłoby na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.